Skiba ostro o Kamińskim i Wąsiku, oni w pewnym sensie mają lepera na sumieniu. Zapominamy o prawdziwych ofiarach, choćby o Andrzeju Leperze, przeciwko któremu Wąsik i Kamiński fabrykowali dowody. On już nie żyje i ci panowie w pewnym sensie mają go na sumieniu, mówi w rozmowie z Gońcem Krzysztof Skiba. Skiba, z Kamińskiego i Wąsika robi się męczenników. Byli szefowie służb specjalnych od kilku dni przebywają za kratkami. Ich dalszy los zależy od wszczętej w ich sprawie procedury ułaskawienia, zainicjowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Do budzącej ogromne emocje społeczne sprawy w rozmowie z Gońcem odniósł się znany satyryk, członek zespołu Big Cyc Krzysztof Skiba. Zatrzymanie byłych ministrów to przestroga dla wszystkich polityków. Bo się okazuje, że ledwie doba minęła od tego zatrzymania, a ich rodziny już nie mają na jedzenie. I już pan Przemysław Czarnek musi organizować zbiórkę. Ironizuje Skiba. Po czym dodaje z pełną powagą, panowie Kamiński i Wąsik pełnili najwyższe funkcje w państwie, a robi się z nich ofiary i męczenników. Sceny u prezydenta Dudy to był jakiś teatrzyk. Z kolei w rozmowie z portalem Świat Gwiazd Skiba odniósł się do postawy żon obu polityków, które w ostatnich dniach apelowały o wypuszczenie ich z więzienia. Te sceny u prezydenta to był jakiś teatrzyk, który odstawiły te panie. Najpierw udzieliły wywiadu w TV Republika, gdzie się uśmiechały, a potem zupełnie inaczej zachowywały się u prezydenta Dudy, wskazuje Skiba. Już nie było uśmiechów, za to bardzo skromne ubrania, smutne miny. Widać było, że to specjalny zabieg, żeby zrobić wrażenie, że cierpią, że są ofiarami, przekonywał na łamach Świata Gwiazd artysta. Kamiński i Wąsik skazani. Więzienie i strata mandatów poselskich. Zamieszanie wokół Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wciąż jest ogromne. Obaj politycy wskutek prawomocnego wyroku trafili do więzienia. Teoretycznie czeka ich 2-letnia odsiadka. Jednak w czwartek prezydent Andrzej Duda zapowiedział wszczęcie procedury ułaskawienia w tzw. trybie prezydenckim. Teraz sprawę analizować będą sądy. Uporządkujmy, politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani w grudniu na 2 lata pozbawienia wolności. Sąd okręgowy w Warszawie uznał ich za winnych licznych przestępstw w tzw. aferze gruntowej. Początkowo zostali za swoje działania w aferze gruntowej skazani 8 lat temu, obaj na kary bezwzględnego więzienia. Zanim jednak wyrok się uprawomocnił, obu ułaskawił prezydent Andrzej Duda. Dzięki temu dwaj politycy PiS w drugim rządzie tej partii w 2015 roku znów objęli nadzór nad specsłużbami. Sąd Najwyższy uznał, że takie ułaskawienie przed wydaniem prawomocnego wyroku nie ma żadnej mocy prawnej. Dlatego sprawa apelacji Kamińskiego i Wójcika wróciła do stołecznego sądu. Wyrok skazujący ich na 2 lata więzienia jest prawomocny.